Meghan Markle i książę Harry kolejny raz znaleźli się w ogniu krytyki. Gorzkich słów nie szczędziła im ekspertka DS. Royalsów, która wyzłośliwiała się na nich w wywiadzie, tym razem nie wzięła jednak na celownik ich zachowania, lecz majątek Kroka. Jeszcze niedawno wydawało się, że Meghan Markle i książę Harry mają szansę ponownie zyskać przychylność Brytyjczyków. Sussexowie nie tylko sumiennie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych królowej Elżbiety, lecz także wyraźnie starali się wypaść jak najlepiej i nie podpaść reszcie royalsów. Meghan Markle i książę Harry wciąż bez przychylności Brytyjczyków. Niestety pewne rzeczy się nie zmieniły, a szanse na zgodę są na razie niewielkie. Od tego czasu Meghan Markle i książę Harry już dali się w dyskusję z nowym monarchą na temat tytułów królewskich dla ich pociech, a media obiegły głośne fragmenty książki Valentina Love'a, które stawiają ich w wyjątkowo złym świetle. Trudno się zatem dziwić, że Sussexom nie są przychylni zarówno Brytyjczycy, jak i same media, które wciąż wbijają im szpilę przy każdej możliwej okazji. Teraz głos zabrała ekspertka do spraw royalsów Emma Brown, której wypowiedź wygłoszona podczas Henley Literary Festival już budzi kontrowersje. Tym razem nie poszło jednak o kolejną wtopę. Meghan i Harry zbyt biedni? Zaskakujące słowa ekspertki. Wspomniana ekspertka w publicznej tyradzie zaatakowała Sussexów w sposób dość zaskakujący, bo nawiązujący do ich majątku. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie para nawiązała kilka lukratywnych kontraktów, a Harry nigdy do biednych nie należał, stąd raczej nikomu nie przyszłoby do głowy kwestionować ich statusu majątkowego. Wygląda jednak na to, że byliśmy w błędzie. Życie celebrytów w kategorii D bywa okrutne, szczególnie, gdy nie mają wystarczająco dużo pieniędzy. Przebywanie wśród ludzi tak bogatych zobowiązuje. W Montecito, gdzie zamieszkali, ich wart 14 milionów dom to zwykła wiejska chatka w porównaniu do posiadłości, które mają inni, drwiła ekspertka. Co więcej, Brown wyraźnie zasugerowała też, jakoby Meghan była interesowna i skupiona wyłącznie na pieniądzach. Twierdzi nawet, że gdy środki do życia się skończą, będzie to też koniec jej wielkiej miłości z Harry. W pewnym momencie może zacząć szukać czegoś więcej niż tylko nowego domu. Elon Musk jest obecnie singlem. Tyle mam do powiedzenia, podsumowała. Harry nie wyda planowanej autobiografii? Ekspertka komentuje. Innym wątkiem, który poruszyła kobieta, była nadchodząca książka Harry'ego. Brown twierdzi, że ta się nigdy nie ukaże, bo mąż Meghan ma świadomość, że to byłby definitywny koniec jego relacji z rodziną. Są w potrzasku. Harry wziął pieniądze za książkę i miał opowiedzieć, jak źle mu było w roli royalsa, ale zrozumiał, że nie będzie już drogi powrotu. Jeśli ta książka ujrzy światło dzienne, to będzie koniec. Ufam więc, że jednak nigdy nie trafi na rynek, mówi.
Ekspertka zapewnia też, że gdyby Diana żyła, wybiłaby mu to z głowy i kazała wrócić do rodziny,